Cześć moi drodzy, mówi Szymek. W tym tutorialu pokażę wam i omówię opcję o nazwie Separate Selection. Bo to jest ciekawa opcja. Ale na przykład wejdę do opcji filtra i zobaczę, czy mam wszystko tu zaznaczone. Bo te elementy muszą być widoczne. Domyślnie tego oka i tego nie ma i tego. Tylko to jest, to musicie sobie tutaj to w opcji filtra to powłączać, bo te rzeczy są ważne, abyśmy mogli ukryć ten domek, ten kościół właściwie. Na chwilę go schowam. Już wam pokażę szybkie odłączanie poligonu, bo mam zapasowy dach. To ja tę część tutaj wykasuję. Kurczę, no zająkałem się, no. Sorry, moi drodzy. Czasami tak bywa. Bo próbuję się skupić na wielu rzeczach naraz. Dobra, sprawdzę tu. To jest naprawdę fajna opcja. Powiem wam. Tylko sprawdzę dokładnie. Okej, dobra, mamy cały poligon, mesh, separate selection i ten poligon odłączany. Odłączony jest, bo my odłączaliśmy go. I tutaj sobie mogę już to ładnie na nowo zespawać. A to można też fajnie dziurę załatać. W opcji mesh, clean up, fill holes. Także naprawdę fajnie to wygląda. Dlaczego tak zrobiłem? Bo mam osobny dach. Nad dachem to jeszcze będę pracował. Zapiszę sobie. Opcja revert kasuje poprzednie operacje i ustawienia. Także można zwolnić dużo pamięci. Upewnijcie się, że to jest włączone, aby pliki tekstur były zapisane w pliku blend. Wtedy nie trzeba tekstur szukać, ok? To chyba byłoby na tyle, tylko muszę jeszcze ten dach przesunąć. Jak zrobiłem dach? Aby był taki jak widzicie, do pogrubienia tego poligonu, właściwie jak wytłaczałem, to tylko ta cienka warstwa była. Użyłem modyfikatora Solidify, aby pogrubić to. Ale dobra, to już będzie na inny temat. Także życzę wam miłego dnia.